Czy masz świadomość? Prezes Bank of America otwarcie powiedział, że chcą społeczeństwa bezgotówkowego, ponieważ nakłonienie ludzi do przejścia na ich cyfrowe systemy płatności zapewnia im uzyskanie opłat i danych o nas. Brad Scott, wojna z gotówką. W rzeczywistości brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że płatności gotówkowe sprzyjają szarej strefie i przestępczości. Jerzy Dziemidowicz. Dzień płacenia gotówką, czyli walka z dezinformacją. Gotówka ma cały szereg walorów. Jednym z podstawowych jest bezpieczeństwo obok wolności wyboru, wolności dysponowania i anonimowości, czego pieniądz cyfrowy niestety nie ma. Profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Witold Modzelewski, profesor, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, kto i dlaczego prowadzi dzisiaj wojnę z gotówką? Sądzę, że odpowiedź na to pytanie wymagałoby komisji śledczej oraz bardzo skomplikowanych poszukiwań źródłowych, więc postawię tylko pewne hipotezy, być może częściowo uprawdopodobnione. Hipoteza pierwsza. Obywatel stał się głównym źródłem zarobku w ten sposób, że pozyskuje się dane o tymże obywatelu. Stworzyła się jakby nowy popyt. Popyt o charakterze krajowym, globalnym. Zbieranie informacji o obywatelu, o jego zachowaniach, o jego majątku, o jego wydatkach, czyli inwigilacja. Inwigilacja nie jest środkiem, a nie celem. Służy zgromadzeniu danych, które są danymi biznesowymi, które się po prostu sprzedaje. I w związku z tym, że coraz w mniejszym zakresie, bo to jest bardzo ważna jakby okoliczność historyczna, w coraz mniejszym zakresie my w ogóle jako obywatele poddajemy ocenie, w ogóle interesujemy się tym, co robią, bo to wszystko się robi rękami polityków, żeby nie było wątpliwości, tym, co robią politycy, bo daliśmy się ugadać, że takim, znaczy daliśmy się tak najzwyczajniej trochę ogłupić, no ale to, mój Boże, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, natomiast daliśmy się ogłupić rzeczy zasadniczej, że postępem jest cyfryzacja. Że jest jakby, znamy definicję postępu nowoczesności i bez, nie udało się, albo znaczy ci, którzy chcieli, to usiłowali, natomiast w większości nie udało się poddać nawet pod debatę jakąkolwiek, no, nie tylko polityczną, ale publiczną, owego nowej mistyfikacji, że jedynym, że definicją, że współczesną definicją postępu i nowoczesności jest cyfryzacja, a cyfryzacja jest tym parawanem, no oczywiście ona sama w sobie jest zarobkiem, no to jest klasyczny lobbying firm, które zajmują się tym biznesem, natomiast ona tu się stała środkiem gromadzenia kapitału informacyjnego, a ten kapitał informacyjny to jest po prostu usługa, a w sensie ekonomicznym towar i poprzez najprostszy sposób zinwigilować obywatela przy pomocy poza parawanem owej pseudonowoczesności jest właśnie pozbawienie obywatela anonimowości i prywatności w sferze wydatkowania swojego majątku. Atrofia naszego systemu politycznego, w ogóle współczesnej demokracji, polega na tym, że wszystkich istotnych sprawach dla obywateli, tych podstawowych, a wolność i własność należy do podstawowych atrybutów i podstawowych zasad, na których chcielibyśmy budować nasz byt. Te podstawowe zasady zostały zanegowane, bo to jest negacja tych zasad, a myśmy nie zauważyli, no, że tak się już stało,
No i tak otumanieni taką teorią nowoczesności i cyfryzacji, która na pewno jest głoszona również i w dobrej, ale także i w złej wierze, daliśmy się już w ten sposób, w istocie już przegraliśmy tą bitwę. My jako obywatele przegraliśmy, chociaż my umiemy przejść do swoistego podziemia, ale to pewnie na odrębną opowieść. Tak jak pan powiedział, to przypomniał mi się taka refleksja, przypomniała mi się z książki Juliana Assange'a Cyberpunks. I tutaj w tej książce czytamy, że system Visa, Mastercard to jest systemem walut szpiegujących, to jest walutą szpiegującą ten system. I też taka refleksja, że no całe te korporacje fintech, czyli finanse i technologia, te, które chcą wszystko, cały świat nam scyfryzować, one są bardzo dzisiaj duże, ogromne, mające duże wpływy, a kompletnie się o nich nie mówi. Mówi się o big techach, a nie mówi się o fintechach. Ale to, tak jak pan powiedział, temat na oddzielną rozmowę, a proszę, panie profesorze, powiedzieć, co pan sądzi na temat tego, że Unia Europejska, eurokraci chcą wprowadzić maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10 tysięcy euro w całej Unii Europejskiej? To jest oczywiście efekt, no podejrzewamy, bo przecież za rękę nie złapaliśmy nikogo. To jest właśnie efekt atrofii systemu politycznego Unii Europejskiej, która jest ustawodawcą, prawodawcą, który wirtualnym, jeśli użyję takiego okropnego słowa, więc powiem po ludzku, jest ustawodawcą, który nie jest państwem. To jest pierwszy raz, no może niekoniecznie tak zupełnie pierwszy, ale taki prawie w ciągu ostatnich kilkuset lat pierwszy przypadek, kiedy powstaje ustawodawstwo tworu, który nie jest państwem, a jeżeli nie jest państwem, to nie ma władzy tej, która działa w interesie całości tego państwa, bo interes państwa ma, to tym się różni od braku państwa, że ono ma tak zwany interes publiczny i ktoś jest jego deponentem. Mamy takąś magmę takich wpływów, lobbingu, takich koterii, a przede wszystkim lobbingu o charakterze legislacyjnym w tworze, gdzie nie ma tego, kto by był deponentem interesu publicznego tejże organizacji, bo ona nie ma interesu publicznego, bo państwem nie jest. No, to jest taki, jak mówią, niedawno stwierdzono, to jest dwór bez króla. Rządzi dwór, tak, te kamaryly dworskie takie, to już zawsze to było, ale kiedyś był jeszcze król, który reprezentował dobro publiczne i czasami upomniał się o interes obywateli. Teraz mamy tylko dwór, natomiast nie mamy króla. I w związku z tym to jest raj dla lobbystów. To trzeba powiedzieć, takiego stanu, nazwijmy to, przesiąknięcia albo tak naprawdę zdominowania ustawodawstwa przez wpływy lobbystyczne, to w żadnym państwie nie spotkaliśmy się albo podobnym analogicznym tworze, ponieważ nie ma tam równowagi władz, no bo mamy władzę ustawodawczą, nie mamy władzy wykonawczej, mamy pseudowładzę sądowniczą, ale która dba o to, żeby te złe prawo było przez państwa podległe zrealizowane. To jest oczywiście tego jeden z dziesiątków tych działań normatywnych, które mają nas doprowadzić do pełnego zinwigilowania. To jest oczywiście odrębne zagadnienie, ja tylko powiem na marginesie. Unia Europejska w tym kształcie, jakim jest obecnie, nie tym takim, tym wymarzonym lub tym naszej, nazwijmy, metaforze, do której się najczęściej w naszej świadomości odwołujemy, zaprzeczyła podstawowemu podziałowi między sprawy publiczne a sprawy prywatne. Skoro nie ma tam w istocie spraw publicznych, ona się zajmuje sprawami prywatnymi, czyli wkracza w prywatność obywateli, bo obywatel stał się obywatel nie tego Unii, bo przecież Unia nie ma obywatelstwa, jesteśmy obywatelami poszczególnych państw, stał się przedmiotem wrogiej, oczywiście to się wszystko ładnie opakowuje w słowa wytrychy, ale wrogiej inwigilacji i penetracji po to, żeby tam
informacje o tym obywatelu można po prostu było wykorzystać i oczywiście wiadomo, że każda taka informacja będzie wykorzystana przeciwko nam. Tam się oczywiście opowiada jakieś tam badania ludzi, że to ma służyć przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. I ilość spraw, które w tym zakresie są prowadzone, jest marginesem marginesów i oczywiście nikt nie przeczy temu zjawisku, tylko przeciętny konsument, czyli ta absolutna większość, nie ma nic wspólnego z praniem pieniędzy, w związku z tym nikt w takie głupoty nie wierzy i nie należy w to wierzyć, bo ale tu nie ma znaczenia. Ten cała, nazwijmy to, ten machina przekonywania i wyciszania każdego głosu, który jest głosem przeciwnym, powoduje, że my, znaczy odebrano nam głos, my w sprawach swoich, osobistych nie mamy głosu i za nas rządzą ci, którzy kierują się interesami sprzecznymi z interesami obywateli. CBDC, coraz częściej słyszymy w debacie taki skrót. Co za nim się kryje, panie profesorze? No to jest już ten, to jest krok już najdalej idący, bo to jest cyfrowe euro. To jest przykład, jak można będzie pod pozorem usługi płatniczej, takiej tak zwanej prostej usługi płatniczej, po pierwsze w państwach członkowskich, które nie mają euro, wprowadzić to euro, a przede wszystkim spowodować, że pod pozorem nowoczesności i ułatwień likwidować, jakby przekonać nas, to znaczy przekonać nas do tego, abyśmy dali się dobrowolnie zinwigilować. Bo ja jestem przekonany, że w dużej części my się po prostu nie damy zinwigilować i nie będziemy stosować złego prawa. Zresztą możemy, to jest odpowiedź na inne pytanie, ale być może jeśli pan je zada, to przecież odpowiem, że ucieczka przed tą inwigilacją wcale nie jest taka skomplikowana. Tylko my jeszcze nie doceniamy stanu zagrożenia, stąd nie uciekamy. I to jest wiara w tą właśnie mistyfikację, że będziemy przekonywani, że właśnie przez cyfrowe euro uzyskamy jakieś korzyści takie autentyczne i być może nawet pewne korzyści osobiste możemy jako zwykli ludzie, ale nie tylko, ale także nawet firmy osiągnąć. Natomiast wiadomo, że to jest środek, a nie cel. Zresztą tu mam wiele warstw, bo na pewno to jest również środek polityczny, czyli ci, którzy są za upowszechnieniem euro w całej Unii Europejskiej i likwidacją walut narodowych, chcą to zrobić, skoro się nie da tego zrobić legalnie, to się zrobi to w sposób formalnie nielegalny, ale dopuszczalny w postaci, no to będzie rozporządzeniem wykonawczym, czyli prawem bezpośrednio stosowanym, wprowadzone. Więc to jest przykład, jak można nie naruszać, naruszając wszystkie możliwe procedury chroniące dobro obywateli, poddać ich nadzorowi, ale także wprowadzić w krajach tych walutę obcą, której te kraje nie chcą i nawet nie wprowadziły, ale w końcu zgodzą się przez fakty dokonane. A z jakimi najważniejszymi fake newsami, dezinformacją mamy do czynienia w temacie gotówki? Jeden z moich studentów, piszący pracę magisterską, nazwał, że cyfryzacja jest, pisze na ten temat, jest nową religią, czyli mistyfikacja jest w taki typowo przedstawiona w taki sposób zasadniczy, bo wie pan, te szczegóły to jest oczywiście 101 przypadków i oczywiście mogę o nich opowiadać bardzo długo i je wszystkie znamy. Natomiast ważniejsza jest taka mistyfikacja, ta fałszywa świadomość, którą stworzono. A fałszywa świadomość polega właśnie na tym, od czego zacząłem, że my mamy utożsamiać, my mamy po pierwsze być za postępem, czyli za nowoczesnością, czyli cały czas tam się opowiada, że wszystko musi być unowocześnione, chociaż wszyscy my już bardzo dobrze wiemy, ale jakoś nie łączymy tych dwóch faktów, że najczęściej owo unowocześnienie polega na destrukcji. Destrukcji tego, co działało lepiej,
na coś, co działa gorzej, ale to ten nam się tłumaczy, że to jest oczywiście jakby naturalna kolej rzeczy, bo wprowadzając innowacje trzeba przez pewien czas godzić się na ich dysfunkcje, ale nie tylko. Przede wszystkim nam odwołano się do takiego, to jest głęboka sprawa, pewnie kiedyś w naszym kraju można by było na ten temat jakąś poważną dyskusję przeprowadzić, ale odwołano się do pewnej postawy, którą niekoniecznie powinniśmy tak w swojej świadomości pielęgnować w postaci lenistwa, że czym bardziej będziemy mogli zrealizować naszą potrzebę, bo to wcale nie jest rzecz obca naszej osobowości, naszej naturze ludzkiej, czym bardziej będziemy mogli zrealizować naszą potrzebę lenistwa i takiego braku skrzętności i zainteresowania swoją własnością, bo uwierzymy, że te instytucje, które nas nadzorują, one dbają o naszą własność. One bardzo wiele poświęciły temu, aby udowodnić, że one dbają, są i nawet się nazywały instytucjami zaufania publicznego. No przecież wszystkie przypadki najbardziej spektakularne, znane powszechnie w postaci chociażby kredytów denominowanych w walutach obcych pokazują, że te instytucje nie są empirycznie podmiotami zaufania publicznego. Im ufać nie wolno, ponieważ wprowadzają nas w błąd, a potem zarabiają na naszych błędach, bośmy im zaufali. Tak samo tu, to jest ten sam mechanizm, jak oczywiście mówię w pewnym skrócie, bo przecież to jest temat habilitacyjny, ale powiem najbardziej po ludzku. Fałszywa świadomość w kwestiach podstawowych jest najlepszym, na taką trampoliną, czymś, coś w rodzaju trybuny lub też nawet, czy jeszcze szukając innej metafory, w postaci ambony, bo to prawie religia, z której można głosić dowolne brednie i które są mają takie sakrum polegające na tym. No w końcu to ma służyć nowoczesności, a my musimy być nowocześni, bo jak nie będziemy unowocześniać, no to właśnie mamy się wstydzić i uciec. Ale my potrafimy uciec przed złem, ale też jestem oczywiście idealistą, ale przecież najprostszą metodą jest ucieczka do innych walorów, a zwłaszcza do tych walut, które nie będą scyfryzowane, a jeżeli ich się nie wytworzy, nie będą to waluty realne, to wytworzy się je w takiej formie, aby one były realne i nie miały swojego emitenta. To wątki o postępie to miód na moje serce. Już dawno nie miałem takiego gościa w podcaście, który mówiłby w sposób tak dosadny i czytelny i sensowny. Panie profesorze, 100 lat temu, 28 kwietnia 1924 roku wprowadzono do obiegu złotego polskiego jako oficjalną walutę krajową. Po prostu nastąpiła zmiana ustroju pieniężnego i złotówka zastąpiła markę polską. Kropka. Dlaczego warto bronić gotówki polskiego złotego? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Po pierwsze dlatego, że żeby bronić dobro obywateli w takiej kolejności, którzy są obywatelami polskimi, czyli z takiego naszego narodowego egoizmu polegającego na tym, że interes mojego
sąsiada i kogoś, kogo mijam na ulicy, jest dla mnie tak samo ważny jak interes mój, ponieważ jak jemu się będzie dobrze wiodło, to mnie się też będzie dobrze wiodło. Czyli własność moich rodaków jest źródłem mojego bogactwa, czyli a bogactwo musi mieć swój nośnik, którymi rządzimy. Ten nośnik bogactwa w postaci pieniądza odrębnego jest podstawą obrony interesów nas jako zbiorowości, no bo ciągle to co wszystko są oczywiście piękne bajki, ale w te bajki trzeba wierzyć, bo inaczej taki pomysł jak Polska nie ma większego sensu. Tą bajką jest to, że my będziemy mieli wpływ na nasze władze, a te nasze władze będą realizować interes obywateli, a one go nie są w stanie zrealizować w sposób skuteczny, jeżeli nie będą dbać o podstawowy nośnik naszej własności i naszej wolności w postaci naszej waluty, bo jeśli to będzie waluta obca, to kto inny będzie nią rządził, kropka. To nie jest takie skomplikowane i oczywiście można tu podstawić taki sfałszowany obraz, że ten, kto będzie emitował pieniądz obcy, będzie również się kierował naszymi interesami, a my mamy w to uwierzyć, bo jesteśmy głupi. No oczywiście niektóre nawet narody uwierzyły, że naszą cechą, nazwijmy to narodową, jest głupota i dzięki temu to nie są żadne tajemnice. No nawet kiedyś była taka wielka, wspaniała książka, którą warto czytać, Dzieje głupoty w Polsce Bocheńskiego. To jest ciągle literatura aktualna, chociaż mówiła o XVIII wieku i naszej ówczesnej polityce, która doprowadziła nas do katastrofy i straciliśmy naszą państwowość. Czyli wróciliśmy do punktu startu. Punktem wyjścia dobro nas, obywateli naszego kraju, jako obywateli Polski, jest uzależnione od naszej suwerenności w dysponowaniu własnością, a własnością się dysponuje suwerennie wtedy, kiedy posiadamy polski pieniądz, w którym to pieniądzu przechowujemy naszą własność i naszą wolność. 16 sierpnia 2023 roku z okazji Dnia Płacenia Gotówką i w ramach kampanii obywatelskiej Broń Gotówki my jako Instytut Spraw Obywatelskich wystosowaliśmy apel otwarty do profesora Adama Glapińskiego, prezesa NBP. Przypomnieliśmy w nim, że gotówka to dobro wspólne, no i zaapelowaliśmy o działania na rzecz tak zwanej piątki dla gotówki. Ja przypomnę pokrótce. Po pierwsze, zwiększenie niskich nominałów w obiegu, po drugie, likwidacja pustyń bankomatowych, po trzecie, zobowiązanie urzędów publicznych do przyjmowania gotówki, po czwarte, likwidacja procederu przerzucania kosztów płatności bezgotówkowych kartami przez banki i organizacje kredytowe na klientów, na nas obywateli, i wreszcie po piąte zaapelowaliśmy, żeby NBP zwiększył finansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych mających na celu zachęcenie obywateli i przedsiębiorców do korzystania z gotówki codziennie. Co pan profesor na te postulaty? No oczywiście podpisuję się pod każdym z nich, no bo dbam o swoje, no na Boga jedynego. Przecież to właśnie to jest ta, no starajmy się czytać dzieło Bocheńskiego i zapamiętać, że po prostu najbardziej się zarabiało na naszej głupocie, a nasza głupota polega na zawierzeniu w ogłupianie, które my, cudze ogłupianie nas, a my wierzymy, że ktoś działa w naszym interesie. No, jedynym podmiotem, który może działać w naszym interesie, jesteśmy my. Wszyscy inni nie mają takiego obowiązku, wręcz odwrotnie, do ich interesie jest nie działać w naszym interesie, bo mają działać w swoim interesie. W związku z powyższym, jeżeli wierzymy, że interes naszych obywateli jest ważny, to musimy znaleźć przestrzeń prawną, terytorialną, intelektualną, aksjologiczną, każdą, która pozwoli przyjąć za pewnik, zasadę nadrzędną dobro obywateli polskich, a nie dobro obywateli, niezależnie od tego, jakiego kraju są. W związku z tym, a żeby to zrobić, bez pieniądza się nie da tego własnego uzyskać, a trzeba dać wolność obywatelom, aby dysponowali swoją własnością, bo wtedy mogą w sposób racjonalny
niezniekształcony i nie ogłupiony, bo to przecież jest bardzo ważne, kierować się własnym interesem. Mogą się w tym mylić, ale jak oni nie będą próbowali, to nie nauczą się chronić swego. A chronić swego możemy nauczyć się wtedy, kiedy nie odbierze nam się wolności poszukiwań własnego dróg do własnego sukcesu i szczęścia. To takie dość strasznie to górnolotnie brzmi. Ja się trochę w ogóle tych górnolotnych słów zupełnie nie nadaję. Jestem inteligentem warszawskim z paru pokolenia, a my takich dużych, wielkich słów nie bardzo lubimy. Ale jednak warto przypomnieć w czasie te słowa podstawowe, bo one mają bardzo prostą i codzienną treść. Dobro obywatela polskiego zależy od tego, że jego majątek będzie przechowywany w pieniądzu, który to pieniądz będzie pod jego kontrolą poprzez instytucje demokratyczne państwa polskiego. Tu nie ma stanów pośrednich, to jest jedyna droga, inne są drogami dla nas w najlepszym wypadku nieprzyjaznymi, a bardzo często będą również wrogimi. I ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania w sprawach, o których rozmawiamy, nikt panu jeszcze nigdy nie zadał i jaka jest na nie odpowiedź? Panie redaktorze, w większości pan jesteście wyjątkiem. Bardzo się cieszę, że w ogóle mam okazję. To nie jesteś... Ta dyskusja nie jest dyskusją reprezentatywną dla tego, co się nazywa obrazem, nazwijmy to, medialnym, już nie mówiąc o tak zwanych mediach, które się same nazwały opiniotwórczym, bo tam nic na ten temat nie przeczytamy. Nie zadawano wszystkich podstawowych, znaczy te pytania, które pan zadał, są mimo wszystko czymś wyjątkowym i my nie mamy szansy przeprowadzić dyskusji. No, dzisiaj jadąc rano do pracy słuchałem radia, nie chcę nikomu robić ani reklamy, ani antyreklamy, więc usłyszałem, że największym zarzutem to jest takie radio związane z obecną władzą, że największym zarzutem jest populizm, że jak ktoś jest populistą, to jest B i czego nie, czyli to już jest stygmat i to już go w zasadzie należałoby go usunąć z przestrzeni publicznej. Ja tym miłym paniom, które wtedy wypowiadały się z samym szacunkiem, przypomnę, skąd jest słowo populizm. On jest od populus. Populus Romanum, lud rzymski, to inaczej niż demos w Grece, bo demos miał treść taką trochę pejoratywną, że to była demos kratos, to było tak początkowo, to było takie rządy nie tych najlepszych, nie arystokratos, tylko demos kratos. Natomiast populus Romanum to była wartość nadrzędna. Służymy wszyscy, wtedy mówiono, nie zawsze robiono to naprawdę, ale przynajmniej w aksjologii przyjmowano, że dobro populus Romanum jest najwyższym dobrem. Salus rei publice suprema lex, a rei publice to było właśnie rzecz publiczna, czyli ta rzecz, która była wspólna dla obywateli. Ten, kto w Polsce działa na dobro obywateli, jest populistą. I dla tych, dla których jest to słowo piętnujące, no to może właśnie ich po tym słowie możemy uznać, że się mylą, bo właśnie to, co jest w interesie obywatela, jest dobrem publicznym. To jest właśnie populus i res publica, czyli rzecz publiczna, rzeczą publiczną jest to dobro wspólne, a pieniądz jest istotą pomiaru naszego majątku i przechowania, tezauryzacji naszego majątku. No dziękuję, że pan w ogóle, że pan mnie o to zapytał. No miałem okazję o tym sobie z panem porozmawiać. Kiedyś pan, niedawno rozmawiałem na ten temat publicznie z panem doktorem Bartoszewiczem, wybitnym przedstawicielem takiego dużo młodszego pokolenia ekonomistów, więc na pewno jego myśli, ale nie tylko sądzę, że nie tylko jego myśli są w tu dość podobne. Bo sądzę, że tak sądzi większość Polaków, tylko nam po prostu nie udziela się głosu, ale za to udzielenie głosu, które pan dał mi tą szansę, dziękuję. Ja również panu dziękuję za udział w naszym podcaście, za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj państwa i moim gościem był profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych.
Między innymi w latach 92-96 wiceminister finansów odpowiedzialny za przebudowę systemu polskiego prawa. Ówczesną, panie redaktorze, ówczesną. Nie, nie, za te całe katastrofy i tego całą patologię wspólnotową. Oto z tego nie mam nic wspólnego i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Tak, ówczesną. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A z państwa żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W tygodniku Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.